Pałacyk michlarzy, dnia wola, bronią się chłopcy od parasola, choć na tygrysy mają wisy, to warszawiaki fajne chłopaki są. Jak historia pokazała, nie tylko warszawiaki. W trakcie powstania warszawskiego walczyło wielu przyjezdnych, których dzisiejsza Warszawa określiłaby mianem słoików. A Pałacyk Michla to hymn batalionu Parasol, ale również całego powstania warszawskiego. Pałacyk Michlera to była kamienica przy ulicy Wolskiej 40 w Warszawie. W trakcie powstania warszawskiego był to jeden z punktów obrony właśnie ulicy Wolskiej. Obsadzony został przez batalion Parasol, w skład którego wchodzili harcerze szarych szeregów. Do historii powstania warszawskiego przeszła obrona tego pałacyku przez batalion Parasol w dniach 4 i 5 sierpnia 1944 roku. Niemcy wówczas czterokrotnie szturmowali przy użyciu czołgów Panther ten budynek. Udało im się dopiero za ostatnim razem go zdobyć, chociaż to jest za dużo powiedziane, że go zdobyli, bowiem powstańcy wcześniej wycofali się i Niemcy po prostu zajęli pusty budynek. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego opowiadam historię z powstania warszawskiego na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Łęczycy. W Łęczycy urodził się autor piosenki Pałacyk Michla, Józef Andrzej Szczepański, dowódca z jednego z oddziałów właśnie w batalionie Parasol. Szczepański był typowym przedstawicielem pokolenia Kolumbów, których najpiękniejsze lata przypadły na walkę w szeregach Armii Krajowej o odzyskanie przez Polskę niepodległości. Józef Szczepański był także autorem wiersza Czerwona Zaraza. Dlatego w PRL-u był nacenzurowanym i dzisiaj dlatego jest poetą trochę zapomnianym. Czekamy na ciebie, czerwona zarazo, byś wybawiła nas od czarnej śmierci, byś nam kraj przedtem rozdarwszy na ćwierci, była zbawieniem witanym z odrazo. Ale wiedz o tym, że z naszej mogiły nowa się Polska zwycięska narodzi i po tej ziemi ty nie będziesz chodzić, czerwony władco rozbestwionej siły. Był to ostatni wiersz jego autorstwa. Zmarł na skutek odniesionych ran 10 września 1944 roku. Wejdźcie w internet, wysłuchajcie piosenki Pałacyk Michla, obejrzyjcie raz jeszcze mój film. Jeżeli w trakcie oglądania będziecie nucili sobie pod nosem melodię tej piosenki, to polubcie moje dziełko. Subskrybujcie na YouTubie i zapraszam Was do odwiedzania Instagrama. Jeszcze dwa słowa od mecenasów. Od 10 czerwca 2019 roku możecie głosować w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego Łódzkie na Plus. Zachęcam Was do poznania oferty łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Nie tylko jeżeli chodzi o przewozy, ale również o różnego rodzaju eventy i akcje. Ja uważam, że podróżowanie łódzką koleją aglomeracyjną i rowerem po Łódzkiem to są najsympatyczniejsze środki transportu.